Wilgota, niektórzy myślą, że to deszcz, ale faktycznie to jest łzy tęczowych aktywistów. No, niestety ludzie są ideologią i nie mogą nic na to poradzić. Dobrze, ale mimo nie o tym. Jestem Antoni, pochodzę ze wschodu. A nie jestem z Polski i nie jestem katolikiem, jestem prawosławnym. Na pewno media nie mogą określać mnie jak polskiego faszysta. Przyjechałem do Polski 2 roki temu. Chciałem spokojnie żyć, świętego spokoju. I nie spotkałem żadnej agresji, oprócz jednej dyskryminacji. Dyskryminacji ze strony tęczowych środowisk. Również jak... powiem tak, że dzisiaj w Polsce jest już ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy. Wszystkie kraje, w których jest generalnie postawy prawosławnego wyzwania. A prawosławne wyzwania nigdy... ludzie prawosławni nigdy nie zgadzą się, nie zaakceptują te zachowania tęczowej patologii, które dzisiaj widzimy. Mówię, faktycznie jest patologia, jest to bandyci. Znowu mówię nie o ich preferencjach seksualnych, ale to nie jest mi w ogóle blisko, w ogóle nie obchodzi. Ale faktycznie w prawosławii nigdy to nie akceptujemy. Powiem tak, że mam kilka znajomych, jedną fryzjerkę z Ukrainy i dziewczynę, która też ze mną studiowała z Kazachstanu. I dziewczyna powiedziała, że ona prosto straszy się, bo nie chce, żeby dzieci inne widzieli tej patologii w szkole. Chciała po prostu przyjechać do Polski. Jeszcze powiem jedną rzecz ciekawą, bo wbrew stereotypom i niektórym historycznym niezgodnościom nie jestem atakowany przez kibola albo żadnego tak zwanego narodowca. Po prostu spokojnie to mieszkam. I normalnie, jakby, no, jakby dziwno to nie było, to nas atakują lewe środowisko. Nazywają nas na swoich forumach, jedna feministka mnie powiedziała w tramwaju, że wy są dzikimi ludźmi, że wy to przyjechali ze swoich Ukrain, Rosji i tak dalej i wam nie miejsce w Europie. Gdzie to jest tolerancja? To jest tęczowa hipokryzja. Hipokryzja tych patologicznych zgromadzeń tęczowych. A chcę także powiedzieć, że my będziemy zmagać się w polu prawowym, walczyć z tym, jak my możemy. My prawosławni jesteśmy razem z katolikami i bliżej nam podejścia polskiego narodu, zwykłych polskich ludzi, bo Polska to jest normalny, wspaniały kraj i zasługuje na normalność. Dlatego dziękuję bardzo i szczęść Boże. Chwała Wielkiej Polski.